Na wstępie, drogie dziecko, chcę cię ostrzec, ten film naprawdę nie jest dla ciebie. Zrób przysługę sobie, mi oraz twojej mamie i zamiast oglądać ten film dalej, idź się pobaw, pojeździ na rowerze, nawet pograj sobie w grę, ale nie oglądaj dalej. No dobra, to dzisiaj widzowie poznamy pewien sekret. Chodźcie bliżej. Bliżej. Jeszcze bliżej. Chuj! No to teraz, jak nie chciałeś wyłączyć, to się tłumacz mamie, co oglądasz, drogie dziecko. No to teraz, jak już serio pozbyliśmy się dziecków z wizji, to możemy zacząć. Z pewnością każdy z was kojarzy markę Angry Birds i takie postaci jak Red, Chuck czy Obama. Nie da się nie znać tej serii, o ile w latach 2009-2016 nie żyliśmy pod kamieniem, albo w Sosnowcu. Dobra, na razie przestanę. Wracając do meritum, to zapewne większość z was zapomniała o tej serii po 2016, bowiem przez następne 3 lata jedyne gry, które Rovio wydało, to Candy Crush. To znaczy Angry Birds Action, Angry Birds Blast, Angry Birds Evolution i Angry Birds Match. No chyba nie jestem jedyny, który widzi tutaj pewien trend. Pierwszy slingshot, który dostaliśmy od czasów Angry Birds 2 z 2015, pojawił się w 2019 i był grą na VR oraz AR, ale początkowo tylko dla iOS, więc i tutaj to nie pomogło. No dobrze, zacznijmy od początku. Jak to zabili serię dwa razy? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż od 2013 dostawaliśmy gry, które coraz mniej podobały się społeczności. O ile Angry Birds Go było początkowo dobrze odebrane, a Epic obrosło kultem, o tyle Star Wars 2 czy Transformers były już krytykowane ze względu na albo nudny gameplay, albo błyskawicznie rosnący nacisk na mikrotransakcje. Zresztą, no, zarówno Star Wars 2, jak i Go opierały się na zabawkowych figurkach telepod. Sam mam takich kilka, o fajne, o takie, o... Więc jak widzicie, marketing działał swoje. Na krótko przed Angry Birds 2 dostaliśmy również Angry Birds Fight i nie zdziwię się, jeśli większość tutaj zgromadzonych pierwszy raz słyszy o tej grze. A to dlatego, że zniknęła z App Store'a i Google Play raptem prawie równo 2 lata od wydania w sierpniu 2017, a w listopadzie tego samego roku zupełnie zamknięto serwery. A czy mówiłem już, że to była ich pierwsza próba gry Candy Crush? Nie wiem, kto u licha stwierdził, że zrobienie 5 kolejnych gier o podobnej lub tej samej mechanice to dobry pomysł po tym, jak ta gra się wyjebała na pysk, ale mam wrażenie, że może teraz pracować w Mojang. Sam w tamtym momencie dawałem szansę każdej grze spod skrzydeł Rovio, haha, skrzydła, powiecie, bo ptaki. Ale od tej rzeczywiście dość szybko się odbiłem, mimo wydawałoby się ciekawego twistu w formule. Otóż rozbijanie cukier, to znaczy ptaków, dawało nam energię dla naszej załogi i jeśli w określonym czasie zebraliśmy więcej ataku niż defensywy miał przeciwnik, to wygrywaliśmy. O ile on szybciej nas nie ubił dzięki swojemu wyższemu od naszej defensywy atakowi. Napomnę również, że już jako 14-latek miałem wrażenie, że animacje w tej grze są takie dość nijakie. Motyw, który również w przyszłości będzie nam się powtarzał. No ale cóż, niedługo po wydaniu Fight dostaliśmy niesamowicie długo wyczekiwany sequel. Sam pamiętam, jak oczekiwałem, gdy gra o tytule Angry Birds Under Pixtraction zostanie wydana globalnie, a nie tylko w Kanadzie. Euforia, jaka mnie ogarnęła, gdy okazało się, że to sequel do mojej ówcześnie ukochanej serii, była niezmierna. Kolorowe obrazki tak bardzo zamydliły mi oczy, że wtedy zupełnie nie zwracałem uwagi na gigantyczne problemy, jakie ta gra miała. Jednak system żyć czy absurdalna ilość mikrotransakcji później stały się najmniejszym problemem. Wczesnym 2021 do gry wprowadzono czapki, ale nie takie jak w Team Fortress 2, takie dające statystyki. I zgadnijcie co? Żeby je zdobyć, trzeba setek godzin grindu. I zgadnijcie co? Jest ich w chuj! Ale spokojnie, można ułatwić sobie życie, kupując perły za złote monety wielkiego orła? Okej, to się staje powoli niedorzeczne. No dobra, zgadnijcie, jak zdobyć te monety. A, no tak, grind, kurwa, grind! Grindujesz w chuj waluty, żeby móc kupić za nią inną walutę, żeby nie musieć jej grindować. Tak w sumie to zobaczmy, ile różnych walut jest na ten moment w Angry Birds 2. No to tak, mamy życia, rubiny, czarne perły, monety wielkiego orła, jabłka, pióra dla każdej z 12 postaci oraz bilety i tokeny eventowe. 8 różnych walut, z czego jedna ma jeszcze warianty. Sounds like fun? Zdecydowanie. Wspominałem już, że ta gra ma 51 power-upów z kampanii promocyjnych. Co to kurwa w ogóle jest?
A jakbyście chcieli spróbować naginać zasady przez cheaty, to w ciągu kilku dni raczej dostaniecie bana. Serio, próbowałem. No dobrze, z tej gry dowiadujemy się, że Rovio nadprzeciętnie lubi dukaty. No ale co z tego, przecież mamy stare gry. A, no tak. Nie mamy! W 2019 i 2020 Rovio usunęło gry takie jak klasyczne Angry Birds, Rio, Space, Seasons, Star Wars i Star Wars 2, Go czy Epic. Angry Birds Stella zamknęli w 2015, czyli dużo wcześniej. I to nie tak, że usunęli tylko te dobre gry. Angry Birds Go do tego czasu też zdążyli zeszmacić, ale to może temat na inny odcinek. Ależ piękny prezent na dziesięciolecie serii, co nie? W związku z usunięciem gry gracze zaczęli bojkot firmy, spamiąc pod każdym filmem i postem hashtag #BringBack2012. Niestety nie mogę znaleźć tych komentarzy, nie wiem czy szukałem w złym okresie, czy Rovio Shadow banowało hashtag w komentarzach, ale biorąc pod uwagę jedną z dalszych sytuacji, nie jest to wysoce prawdopodobne. A na Twitterze prędzej bym dostał wylewu szukając tych komentarzy przez Wayback Machine. Jednakże musicie mi zaufać na słowo, sam widziałem wiele wypowiedzi z tym hashtagiem. 22 czerwca 2021 pojawiło się światełko na końcu czarnego jak smoła tunelu. Światełko nadziei nazwane listem do naszych fanów. W nim przeczytamy, że Rovio właściwie nie miało zupełnie wyjebane na wściekłych fanów. Albo zyski im poszły w dół i zamierzają przywrócić zremasterowane wersje klasycznych gier, ówcześnie potwierdzając tylko możliwość przywrócenia niektórych części. Na uboczu nadmienimy sobie, że około tydzień wcześniej pojawiła się również gra Angry Birds Reloaded, będąca niejako soft rebootem serii. Ta gra niestety do dzisiaj dostępna jest tylko w usłudze Apple Arcade. Ech... Jednak później już nie było tak kolorowo. Ale to nie teraz. Euforii po takim combo newsów w community było po brzegi. Blogpost wyjaśnił również rzekomy powód zniknięcia starych gier, a miała być nim przestarzała technologia silnika gier. 23 listopada pojawiło się jeszcze więcej informacji na ten temat. Z posta dowiadujemy się, że póki co studio skupia się na oryginalnej grze oraz że nie będzie ona zawierać reklam czy nawet mikrotransakcji, jako że będzie płatnym tytułem. Część z was może się teraz oburzyła, tak jak początkowo ja, ale po zastanowieniu rzeczywiście Rovio musiało zrobić tę grę kompletnie od zera na zupełnie innym silniku niż wcześniej. Dodatkowo koszt gry to nie było 320 zł ani nic takiego, tylko 1 dolar, więc jest to zrozumiałe. Następnie co miesiąc dostawaliśmy regularne aktualizacje odnośnie projektu, z których mogliśmy się dowiedzieć, że gra będzie zawierać tylko content, który był w grze za czasów 2012, włącznie z oprawą wizualną, oraz że Wielki Orzeł będzie dostępny od razu po zakupie gry. Wszystko wydawało się układać idealnie, mimo nie najlepszego startu gry na premierę została ona dość szybko załatana, a fani byli w niebo wzięci możliwością gry w Classic. Rovio udało się wskrzesić trupa! O nie! Nie, 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 proszę! 21 lutego 2023 roku Rovio wydało na Twitterze oświadczenie, że remaster oryginalnych Angry Birds zostanie zdjęty ze sklepów, bo skupiało na sobie zbyt dużo uwagi fanów i nie grali oni przez to w gry, w których były reklamy i mikrotransakcje. No tak, szekle się w kieszeni skończyły. Chciałbym zaznaczyć jeszcze, że od wydania gry ani razu w innej grze Rovio nie pojawiła się reklama Rovio Classics, żeby jak to oficjalnie Rovio potwierdziło, nie przekierowywać uwagi graczy nieświadomych istnienia tej gry od nowych gier. Na końcu oświadczenia było jeszcze trochę pierdolenia, że wiemy, że wam smutno, nam też smutno, no i kurwa bardzo! I wypierdalać do nowych gier slingshotowych, w których mamy 23 różne waluty i dodatkowo krótkie reklamy za pomijanie długich reklam. A wiecie co jest najgorsze? To nadal nie koniec filmu! No to już dotarliśmy do drugiej śmierci gry. Jakie opcje zostały teraz? A. Pogodzić się ze śmiercią marki i pakować finanse dalej w klony Candy Crusha, które padną po roku? B. Czy ja serio muszę mówić? Wszyscy wiemy, że nie wybrali opcji A. Wracamy do Angry Birds Reloaded. W tej grze jesteśmy w stanie uświadczyć wspomnień z czasów Angry Birds Seasons, Classic czy nawet Space. Ale chwila, wszystko wydaje się aż nadto znajome. A. No tak. To są te same poziomy 1 do kurwa 1. Gra na aktualne 5 dostępnych epizodów zawiera jeden składający się tylko z nowych poziomów, a jej koszt to 5 dolanów miesięcznie, jako że jest w usłudze Apple Arcade. No dobra, ale jaki w tym problem? Jest droższe, ma wiele poziomów z oryginalnych gier, a do tego jest przyjemniejsze dla oka. Jesteście pewni, że ładniej? Zobaczcie na Angry Birds 2! To jest jedna z tych rzeczy, którą ta gra zrobiła dobrze!
jednoklatkowe animacje nie pasują do takiej kreski. Co oni kurna zrobili z designem Silver i Króla Świn, ja się pytam. Czemu oni tak uporczywie wciskają te designy z filmów, one są paskudne! Dodatkowo koszt dostępu do tej gry przez cały rok to $60. No dobra, niby macie też dostęp wtedy do innych gier, ale mówię teraz z perspektywy osoby, która grałaby tylko w Ptaszory. Pominę czepianie się rzeczy typu coiny czy power-upy, bo mimo wszystko mikrotransakcji w tej grze nie uświadczymy. Albo nie, będę się czepiał. Walić grind w grach na telefon! A jak już mowa o byciu leniwym, to... Może mi ktoś powiedzieć, co to kurwa jest? Ta gra nazywała się Angry Birds Racing. Animacje postaci to literalnie 3 sprite'y zmieniające się w zależności od tego, co robimy. Ta gra dosłownie była tak chujowa, że nigdy nie doczekała się oficjalnego wydania. Angry Birds Racing było hucznie zapowiadane jako następca Angry Birds Go, które również usunięto w 2020. Tak jak jest powiedziane na wiki, te sprite'y to dosłownie grafiki promocyjne z kreskówki z 2013. Ktoś powie, no ale przecież skoro ta gra nigdy oficjalnie nie wyszła, to na pewno to tylko placeholdery były. Nie! Gra w soft launch w Ameryce nadal tak wyglądała! Z tym, że czerwony dostał jakiś ślaczek, który za nim się ciągnął. Dosłownie nic więcej się nie zmieniło od bety. Na koniec wyjmiemy moją kryształową kulę i pobawimy się we wróżkę. Jedną z nadchodzących gier autorstwa Rovio jest Bad Piggies 2, ale spokojnie, zanim dacie się ponieść euforii, jest źle. Bardzo źle. W połowie 2021 na TikToku pojawiły się 3 reklamy gry zatytułowanej Bad Piggies 2. Każda z nich jednak różniła się estetyką. Pierwsza oparta była o klasyczne designy postaci, druga o moje osobiste faworyty, czyli designy kreskówkowe, a trzecia o filmy ŻYG! Zgadnijcie, którą ludzie chcieli najbardziej. Zgadnijcie, która finalnie została wybrana. Zgadnijcie, co Rovio podało za powód wybrania tej estetyki. No dobrze, ale co w tym przewidywania? No to, że mam takie dziwne wrażenie, że oryginalna gra może niedługo zniknąć, tak jak to było z Angry Birds podstawką, klasykiem. Czekaj, co? Soft launch w Polsce? Kurwa, testujemy! No dobra, widzowie. Zobaczmy, co to jest. Ojej, mam źle wykadrowane! Zobaczmy, co ta gra ma do zaoferowania względem pierwszej części. Wygląda paskudnie. Okej. No. Jeszcze jakieś punkty się dostaje w ogóle za stawianie tych przedmiotów, co też jest dość dziwne. Widzę już w rogu też znaczek nieskończoności przy powtarzaniu, czyli pewnie będą jakieś systemy energii tutaj. No oczywiście, pierwsze co widzimy to są kurwa systemy energii, jakżeby inaczej. Aha, to jeszcze nawet nie za przejście, za nie przejście tego poziomu, tylko żeby w ogóle w niego zagrać. No ciekawie, fajnie. Modern gaming, okej. Czy to powiadomienie będzie mi wyskakiwało przy każdym poziomie, czy... a nie, dobra, w podstawce też można było bez silników. Aha, tutaj są przyciski, no dobra. No, póki co nie wygląda to jakoś... innowacyjnie. Czy w tej grze w ogóle są takie challenge, jak były na przykład... Aha, to ja nie miałem tam polecieć, no dobra. Czy w tej grze są takie challenge jak w poprzedniej, typu, nie wiem, zbierz pudełko z gwiazdką, dojedź do mety, zrób to... Ups. W konkretnym czasie. I mam dziwne wrażenie również, że w tej grze usunęli mechanikę silników, patrząc na to, jak szybko jedzie teraz ten pojazd. No. Dobra, mi chyba wystarczy. To jest... To jest w porównaniu do pierwszej gry, to jest chujowe. I na tym okropnym rozczarowaniu zakończymy dzisiejszy film. Na końcu chciałbym jeszcze tylko dodać, że dziękuję za niewiarygodne przyjęcie poprzedniego filmu. Dzięki temu teraz możecie oglądać ten. W dodatku, jeśli chcielibyście jeszcze zobaczyć podobne filmy o innych seriach gier, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba, żeby nie przegapić, gdy film ewentualnie wyjdzie, i komentarz z tym, co chcielibyście zobaczyć. A sam listę mam dosyć długą. A tymczasem, bajo!